Polacy niestety żyją na bieżąco. Mała część osób, które przebadaliśmy, ma jakiekolwiek oszczędności i nie jest to coś, co jest typowe dla nas. Większość Europejczyków nie oszczędza, bo 41% Europejczyków nie ma żadnych oszczędności. Z badań, które są prowadzone przez agendy Unii Europejskiej, wynika, że 36% Polaków nie ma tych oszczędności, więc tutaj jesteśmy w środku peletonu. Więc niestety smutny fakt jest taki, że mało kto zostawia sobie więcej niż 500 albo 1000 zł, przez co znakomita większość osób, które badaliśmy, mogłaby sobie pozwolić po utracie pracy na przeżycie tylko 2 tygodni, zachowując tę samą stopę życia, więc to jest coś, co charakteryzuje nas w tym momencie. Polacy obawiają się zmiany swojej sytuacji materialnej, no i to nie jest nic dziwnego. 9% ludzi, których przebadaliśmy, już straciło swoją pracę, więc spotkało ich to, co mogło być najgorszego w związku z epidemią koronawirusa. Natomiast prawie połowa naszych ankietowanych opowiedziała nam o tym, że no boi się zmiany swojej sytuacji życiowej na niekorzyść, więc sytuacja związana z COVID-em no potęguje pewne obawy Polaków, które mają miejsce na co dzień, natomiast to nie jest nic dziwnego. Wiele sektorów gospodarki i wielu pracodawców niestety bardzo boleśnie odczuwają zmiany związane z COVID-em, więc to się przekłada później na pracowników. Duża część osób także dawała nam znać, że ich pracodawcy obcinali też im pensje, redukowali pewnego rodzaju premie, no aby w pewien sposób zabezpieczyć takie dobro firmy, tak, przed tym, co jest związane z efektami COVID-a. Więc ogólnie Polacy są negatywnie nastawieni do tego, co się dzieje. No i niestety trudno się temu dziwić, dlatego że sytuacja jest nowym wyzwaniem, no i może być dla wielu osób trudna. Jeżeli chodzi o plan w związku z utratą pracy, połowa osób, które pytaliśmy, stwierdziła, że nie ma w ogóle takiego planu, natomiast duża część wskazywała, że po prostu zaczęłaby szukać nowej pracy. Przez to, że Polacy jednak mało oszczędzają, zdecydowana mniejszość, bo około 9%, wskazałaby na to, że wykorzystywałaby swoje oszczędności. Więc na tą sytuację ponad połowa społeczeństwa niestety nie jest przygotowana, ale może sytuacja związana z COVID-em trochę to myślenie zmieni. I jakby szukać jakichś pozytywów w tej negatywnej sytuacji, no to może będziemy częściej myśleć o tym, co by się stało, gdybyśmy jednak taką pracę stracili.